Zazwyczaj zaczynamy homilię słowami: drodzy siostry i bracia. Szczęście są panowie, to i dzisiaj można tak powiedzieć, siostry i bracia. Przed chwilą przeczytanym przeze mnie w fragmencie Ewangelii słyszymy, że faryzeusze naradzali się, jak zabić Jezusa. Dlaczego chcieli zabić Jezusa? Dlatego, że był antyklerykałem i feministą. To ten rabbi z Nazaretu, który zadawał się z jawnogrzesznicami, nierządnicami, z grzesznikami, z celnikami i który łajał i ustawiał i pominał współczesnych kapłanów, faryzeuszów. Był pierwszym mądrym antyklerykałem i pierwszym mądrym feministą. To on dowartościował kobietę. I dlatego, że nie mieściło się to w głowie współczesnym kapłanom, oni stwierdzili, że trzeba usunąć takiego nauczyciela. A Jezus po prostu przyszedł wypełnić wolę Ojca, zapowiadaną przez proroków, których to głosili ci sami faryzeusze. Oni sami doskonale znali proroka Izajasza i sami czytali te słowa. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. To On przyjdzie jako ten, który nie dołamie nadłamanej trzciny, który nie zgasi tlejącego się knota, który da szansę grzesznikowi. W Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję, bo Jego imię Jezus, Jeszua, to znaczy Bóg zbawia. Nie znaczy Bóg potępia, skreśla, osądza, potępia, ale Bóg zbawia. I w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. W Nim, w Jego imieniu także nierządnica pochwycona na nierządzie, którą faryzeusze chcieli przed Jezusem ukamienować, pokładała nadzieję. I jawnogrzesznica, która przyszła i padła do Jego stóp, namaściła Jego stopy olejkiem, łzami je obmywała i włosami je wycierała. I Maria Magdalena, którą się trochę miesza z tymi pozostałymi kobietami, ale to już wybrzmiało w głoszeniu, że jest to inna osoba niż ta nierządnica, ale kobieta, która miała w sobie 7 złych duchów i została uwolniona, bo w imieniu Jezus pokładała nadzieję. I dziś my jesteśmy zaproszeni, Ty jesteś zaproszona do tego, żeby w imieniu Jezus pokładać nadzieję. Bo On chce zbawić wszystkie przestrzenie Twojego serca. On Cię dzisiaj do tego zaprasza. I może to wydawać się trudne, dziwne, ale spójrzmy na pierwsze dzisiejsze czytanie, w którym słyszymy o tym, jak Izraelici wyszli z niewoli egipskiej. I słyszymy wyraźnie, byli w niewoli 430 lat. Ponad 4 wieki. To więcej niż Polska pod zaborami. Dużo więcej. A jednak Bóg nie zapomniał o synach Izraela i wyprowadził ten naród. I słyszeliśmy, że nazwani byli zastępami Pana. Wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Chociaż czekały na to wyjście z niewoli 430 lat. Chociaż przez pustynię szły 40 lat. To nadal były zastępami pańskimi. Nadal to były dzieci Boga. Ile Twoje bycie w niewoli trwało, nie ma znaczenia. Ile będzie trwało Twoje wychodzenie z niewoli, nie ma to większego znaczenia. Bo Ty jesteś w zastępach Pana. Ty jesteś ludem Pana. Tak jak Bóg wybrał sobie Izraela, tak wybrał dzisiaj Ciebie do swojego planu. Ma plan Bóg na Twoje życie. Wczoraj temu się przyglądaliśmy. W Bożym planie, w Bożym powołaniu do kobiecości. I dziś Pan, nazywając Cię swoją, chce Cię zaprosić do dalszej przygody, do trwania, do razem podróżowania.
Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu. Tyś moja, jesteś Boża, należysz do Boga. I Bóg, tak jak wyzwolił Izraela i wtedy wolnym Izraelitom dał prawo w postaci 10 przykazań, to niejako konstytucja. To nie było tylko dodanie drogowskazów, to było przymierze, przypieczętowane przymierze. Tylko ktoś, kto jest wolny, mógł zawrzeć z kimś wolnym przymierze. I dzisiaj my tego doświadczamy od rana, że Bóg chce Ciebie wyzwalać z 7 demonów, że chce oczyszczać Twoje oczy od tych masek, że chce, żebyś wolna wybrała Jego i stanęła przed Jego Słowem i powiedziała: tak, Panie, w Twoim Słowie odnajduję prawdę o moim życiu. Wybieram Twoje Słowo jako lustro, w którym będę się przeglądać. Bóg, który Cię uwalnia, prowadzi Cię do pełnej wolności i do przymierza ze sobą, nazywając Cię swoją, wybraną, umiłowaną. Abyś Ty też pokładała nadzieję w imieniu Jezus. Jezus powie: Tyś moja, ja Twoim Panem. Tyś moim ludem, ja Twoim Panem. Tak jak Bóg powiedział do Izraela: Ty będziesz moim ludem, ja będę Twoim Bogiem. Dziś Jezus chce Ci powiedzieć: Ty będziesz moim ludem, ja będę Twoim Panem. I w swojej mądrości przeprowadzi Cię przez swój plan, który jest planem rozwoju. Bóg jest miłośnikiem rozwoju. Każdy z nas wyrósł z takiej małej komórki wielkości łebka od szpilki. Jezus bardzo często mówi w przypowieściach chociażby o ziarenku gorczycy, które małe wpada w ziemię i wyrasta na potężne drzewo. I nas Bóg, Ciebie Bóg zaprasza do rozwoju, do swojego planu wolności i rozwoju. A co nam się dzisiaj funduje? Co Tobie jako kobiecie się funduje? Mamy niesamowity czas. Dzisiaj przyglądaliśmy się cnotom niewiasty dzielnej z Księgi Przysłów. A to niedawno, parę dni temu, padła propozycja o tym, żeby w szkole cnoty niewieście były promowane. I odniosłem takie smutne wrażenie, że ktoś chce zrobić nam, czy Wam bardziej, kobietom, taką niedźwiedzią przysługę. Bo jedni by chcieli Was pomalować na czerwono, drudzy na niebiesko, jedni popaść w jedną skrajność, drudzy w inną. Jedni powiedzą Wam: wyzwólcie się od stereotypów o kobietach, o kobiecości, bądźcie wyzwolone, samowystarczalne, silne. A drudzy, zamiast dać normalność w odpowiedzi, dają drugą skrajność. Bądźcie ciche, pokorne, wrażliwe, delikatne. Jakby nie można było gdzieś odnaleźć siebie w tym, tylko w rozdarciu, w dwie skrajności. Czy o to chodzi? Bóg ma plan, który nie gwałci Twojej wolności, który ma rozwój na Twoje życie. To jest plan indywidualny. Czy kobieta może być silna? Tak, może być silna. Wielokrotnie kobiety pokazywały, że są silniejsze od mężczyzn. I nie to w zawodach strongmanów, tylko kiedy były przesłuchiwane podczas wojny, to mężczyźni prędzej się łamali niż kobiety na torturach. Pokazały kobiety wielokrotnie, że są silne, że są zaradne. Kiedy kobieta sama żyje, to jakoś to wygląda. A jak przyglądałem się w moim otoczeniu mężczyznom, którzy sami żyją, to nie, daj Boże. Sam żyję sam. I wiecie, co Wam zdradzę? Że jak wyjdę rano z mieszkania, gdzie jest bałagan, i wrócę tam po 10 godzinach albo 12, wierzcie mi lub nie, ale tam wcale nie jest posprzątane. Tam się nic nie poprawiło, tam się nic nie zmieniło. I jakoś widzę, no Pan Bóg jakoś daje, że jeszcze funkcjonuje. Ale to dlatego, że mam w swoim otoczeniu
kobiety, które są mądrymi żonami, matkami, trochę mi są siostrami, trochę są mi matkami, tak jakoś funkcjonuje. A kobiety potrafią być silne, niezależne. Potrafią zawstydzić mężczyznę tym. Ale czy to znaczy, że ona nie, że kobieta już nie może być matką, że już nie może być tak zwaną kurą domową? A może kobieta jest, są takie kobiety, które mi się skarżyły, że po strajkach kobiet na przykład mówią, ja się czuję bardzo pokorzona tym. Ja się cieszę swoim ciepłem domowym, małżeństwem, macierzyństwem. Co w tym złego, że kobieta chce być delikatna, wrażliwa, empatyczna, subtelna? Nie musi... Plan Boży nie zakłada jakiegoś wtłoczenia cię, jak nie w jedną skrajność, to w drugą. Jedni mówią, porzuć stereotypy, a co na to miejsce dają? Swoje stereotypy. A Bóg ma na twoje życie plan. Plan indywidualny, dostosowany do ciebie, w którym możesz odnaleźć swoje miejsce w świecie, rodzinie, w macierzyństwie, w relacjach, w pracy, w społeczeństwie. To absurdalne jakieś parytety w rzędzie wstawiać, że w parlamencie musi być jakiś tam odsetek kobiet. Jeżeli kobiety chcą, niech startują. Niech wygrywają wybory. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kobiety rządziły. W domach jakoś rządzą i dobrze to wychodzi. Ale jeżeli kobiety nie czują potrzeby, to dlaczego by je zmuszać? Bóg szanuje twoją wolność, szanuje twoją kobiecość i Jego plan jest planem rozwoju na twoje życie. Wyprowadzaniem z niewoli, twojej niewoli egipskiej, przeprowadzaniem cię przez twoją pustynię i prowadzeniem ciebie do ziemi obiecanej. Tylko zaufaj Mu. Tylko Mu zaufaj. Tylko w imieniu Jezus pokładaj swoją nadzieję. A doświadczysz, że ten plan pełen rozwoju, pełen wolności, szanujący twoje zdanie, zrealizuje się. Na portalu Urzekający, może ktoś z was słyszał o takim czymś jak projekt Urzekająca, przeczytałem takiego mema. Mam plan, nie mieć planu. Plan ma Pan, nie przeszkadzam Panu. Pan ma plan pełen pokoju, a nie zguby, by zapewnić ci przyszłość, jakiej oczekujesz. On jest świadomy, jakie ma zamiary względem ciebie. Ty te zamiary każdego dnia odkrywaj i idź za Jego głosem, a będziesz szczęśliwą, świętą kobietą. Amen.